Magda Małek swoją karierę dziennikarską rozpoczęła w regionalnej radiostacji w Legnicy. Następnie spróbowała swoich sił w telewizji, dołączając do zespołu telewizji regionalnej Zagłębia Miedziowego w Lublinie. W latach 2001,2002 współpracowała z TV, prowadząc wydarzenia, jednak po zdjęciu programu z anteny, przeszła do telewizji polskiej. W TVP została prowadzącą takich programów jak Kawa czy Herbata oraz Spełniamy Marzenia. W 2004 roku przeszła do stacji TVN, z którą związała się na 16 lat. Początkowo prowadziła program Moja Krew oraz 1, edycję programu Taniec z Gwiazdami. Następnie, w latach 2005,2019 stała się jedną z prezenterek programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN. W 2020 roku postanowiła odejść z telewizji i spróbować swoich sił w internecie. Uruchomiła swój kanał na YouTube o nazwie w moim stylu, gdzie przeprowadza wywiady ze znanymi osobami. Ostatnio dziennikarka gościła na festiwalu Poland Rock Festiwal 2024. Wzięła tam udział między innymi w rozmowie w strefie Akademii Sztuk Przepięknych. Gwiazda została zapytana, jaki ma stosunek do płci przeciwnej. Bez skrępowania, odpowiedziała, że nie wyobraża sobie życia bez mężczyzn. Czy jestem kobietą, która może nie lubić mężczyzn? Bardzo ich lubię. Uwielbiam mężczyzn i będę trwała przy stanowisku, że nie ma pełności bez mężczyzn. Sama mam dwóch synów, a stawanie w opozycji do męskiej energii byłoby bez sensu. Sama jestem ciekawa ludzi i zdarzeń oraz energii, wyjawiła. Małek dodała także, że tworząc treści w internecie, bierze odpowiedzialność za życie osobiste swoich synów. Przez to musi szczególnie uważać i dbać o stawianie odpowiednich granic. Liczę się z tym, co mówię i jak mówię. Muszę pamiętać o tym, że w internecie nic nie ginie. Wszystko jest na zawsze. Sama jestem internetową twórczynią. Więc czuję ten ciężar odpowiedzialności za prywatność moich synów. Dzielę się moim życiem prywatnym i życiem moich dzieci bardzo subtelnie, żeby nie być taką niedostępną panią z telewizji, ale z drugiej strony, żeby nie naruszać tego, co najcenniejsze w dzieciństwie moich chłopców. Wyjaśniła. Na koniec, celebrytka podkreśliła ponownie, że nie ma wersji do mężczyzn i darzy ich wyjątkową sympatią. Lubię mężczyzn. Uwielbiam. Podsumowała: Zobacz też, Magda Mołek wyjawiła prawdę. Pierwsze takie wyznanie po rozwodzie. Magda Mołek rozwodzi się. Dziennikarka zapowiedziała, co teraz zrobi. Magda Mołek zdradza kulisy rozwodu. Padły gorzkie słowa: Magda Mołek kawa, czy herbata początkowo prowadziła program? Moja krew oraz jeden. Edycję programu Taniec z Gwiazdami Dzień dobry TVN odejść z telewizji uruchomiła swój kanał na YouTube o nazwie W moim stylu, gdzie przeprowadza wywiady ze znanymi osobami Gwiazda została zapytana Jaki ma stosunek do płci przeciwnej tworząc treści w internecie, bierze odpowiedzialność za życie osobiste swoich synów nie ma wersji Do mężczyzn i darze ich wyjątkową sympatią zobacz też, Magda Mołek wyjawiła prawdę Pierwsze takie wyznanie po rozwodzie Magda Mołek rozwodzi się. Dziennikarka zapowiedziała, co teraz zrobi Magda Mołek, zdradza kulisy rozwodu. Padły gorzkie słowa.